Żołnierze wyklęci. Tym mianem określani są żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy 5 lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu niczym burza stalinowski reżim. Wyklęci przez komunistyczny system nie złożyli broni. Tropiono i mordowano tych, którzy nie chcieli się ujawnić, jak i tych, którzy to zrobili. Święto Żołnierzy Wyklętych obchodzone jest oficjalnie w Polsce od 2011 roku. 1 marca Bobowa dołączyła do tysięcy polskich miast, organizując obchody Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Organizatorem uroczystości był burmistrz Bobowej Wacław Ligenza oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Taka wspaniała uroczystość została zorganizowana tutaj w Bobowej, a stało się to za przyczyną inicjatorki pani dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, pani Małgorzaty Hołda-Kuchnik. I słowa podziękowania należą się jej, gdyż z taką propozycją się zwróciła i oczywiście nie było najmniejszego momentu zawahania, gdyż jesteśmy zobowiązani, żeby takie uroczystości, taki przekaz, myślę, to była wielka lekcja patriotyzmu, szczególnie w wykonaniu młodych osób, bo i dzieci bobowskie ze szkoły muzycznej i nie tylko włączyły się i były aktywnymi uczestnikami tego wydarzenia dzisiejszego, ale też i studenci. Dyrektor tej placówki, Małgorzata Hołda-Kuchnik, wnioskowała do Kancelarii Prezydenta o przyznanie patronatu narodowego nad bobowskimi obchodami. Punktem centralnym oprócz wspomnień żołnierzy Armii Krajowej pochodzących z Bobowej było przedstawienie zatytułowane Ocalić od zapomnienia, nawiązujące do wydarzeń sprzed lat, czasów stalinowskiego terroru, ukazujące między innymi historię Inki, Nila, Pileckiego. Mówiłaś, nikt o mnie nie wie. To nie ma sensu. Inka, dalsza walka nie ma sensu. Podaj jej melinę i powiedz, gdzie jest mama. Mam zostać Judaszem? Tak jak ty, Lina? Chcesz przeżyć? To pomyśl o tych biednych chłopakach w lesie. Jeszcze ci podziękuję. Nie śmiej się. Nie śmiej się. Chcę zdechnąć jak pies pod płotem, to zdechnę. Chcę zetrzeć to całe wasze komunistyczne ścierno z powierzchni ziemi. Lekarze, prawnicy, inżynierowie, oni tego nie zrobią. Z sowiecką zarazą trzeba walczyć do samego końca. A zwłaszcza z takimi sukusami jak pan. A wiesz co my robimy z takimi jak ty? Spektakl przygotowała grupa teatralna Improwizacja z Gromnika. Poprzedziło go odczytanie listu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej skierowanego do organizatorów i uczestników obchodów. Byliśmy świadkami przepięknego spektaklu, przedstawienia. Wszyscy tak czuli, jakby to się działo rzeczywiście na żywo. Zauważyłem, że niektórzy bardzo byli przejęci tym, co tutaj usłyszeli i zobaczyli. I myślę, że to jest taki dobry przekaz i dobry sygnał, że jednak w potencjale naszych ludzi, tutaj mieszkańców naszej gminy, jest wiele pozytywnych cech tego właśnie patriotyzmu, w tym również lokalnego, ale dzisiaj przenieśliśmy się w tamte czasy, w te trudne, okropne czasy, kiedy młodzi ludzie oddawali swoje życie za ojczyznę, a byli często prześladowani, poniżani, bici, katowani, na końcu stracili życie. Więc ten przekaz i to wspomnienie wzbudza nas, myślę, wiele przemyśleń i bardzo dobrze, że tak się stało, że tutaj właśnie w Bobowej mogliśmy po raz pierwszy być świadkami właśnie wydarzeń z tamtych lat i jestem przekonany, że to właśnie wydarzenie będzie na stałe wpisane do kalendarza naszych imprez. Podczas uroczystości wręczono także nagrody w konkursie piosenki patriotycznej i żołnierskiej, który odbył się 26 lutego. Laureatami zostali Jolanta Bończyk z Wilczysk, Franciszek Gromniak oraz Aleksandra Gryzło z Bobowej i zespół klasowy z gimnazjum w Siedliskach.